Dzień dobry, witam się z wami w niedzielę. Słuchajcie, jedziemy się przejechać, odstresować głowę po ciężkim tygodniu pracy. W sumie od jutra zaczynamy kolejny, więc nie ma, że boli. Jedziemy, przewietrzymy głowę, troszeczkę się zrelaksujemy, a potem wracam, robię obiad, bo w sumie coś by się przydało ciepłego, dobrego zjeść, także jedziemy. We'll be right back.
wam tak, pogoda dopisuje, mimo tego, że nad wodą jest dość chłodno, natomiast no, te widoki samo za siebie mówi. No i dobra, czas na obiad. Do tego włączę sobie jakiś serial albo dobry film. Zobaczymy, czy coś nowego na Netflixa wstawili. Gdyby nic się nie trafiło, to na pewno będzie The Crown. Jeden z lepszych seriali, który w sumie już drugi czy trzeci raz powtarzam, bo obejrzę do końca wszystkie sezony i potem wracam, bo jest bardzo interesujący i w sumie ma dobry przekaz. Także smacznego i widzimy się później. Moi drodzy, jeden z lepszych środków do czyszczenia pralki, który w życiu miałem. Nawet kalgon w proszku nie dawał takich rezultatów, jakich daje ten żel. Naprawdę, pusta pralka, znaczy akurat ja mam specjalny program do tego czyszczenia bębna, natomiast jak ktoś nie ma tego programu, dwa takie korki, bawełna 90 lub 70 stopni na godzinkę, może nawet na dwie, żeby to miało jakby czas popracować z tym wszystkim. Wypiera się, wyłączacie i gwarantuję, że pralka w środku jest czysta, pachnąca i nie ma żadnych grudek, takich paproków czasem, jak to się zbierają po tych detergentach, nic. Naprawdę bęben się świeci, guma czyściutka, także guma i bęben czysta, także myślę, że dół pralki również tam jest odpowiednio wyczyszczony. Także jeszcze raz, dobre polecenie. U mnie ciąg dalszy niedzielnej rozpusty. Kawa dzisiaj była tylko jedna, więc czas na drugą. No oczywiście jak kawa, no to dobrze byłoby coś słodkiego, więc ciasto jest. The Crown obejrzany, dwa odcinki w sumie, a teraz lecą kiepscy, więc troszeczkę rzucę oko na ten super serial. Dobry wieczór. Przyszedłem się z wami w sumie już pożegnać, dlatego że czas najwyższy iść się brać za kąpiel. Ponadto dzisiaj niedziela, więc dzień Afrodyty. Oczywiście kto zna ten termin, to się domyśla, o co chodzi. No i dzisiaj jest dzień retinolu, więc będzie retinol, potem troszeczkę czasu odczekamy, wklepiemy krem okluzyjny, no i mam nadzieję, że będzie dobrze, tam się nic nie wydarzy. Ostatnio miałem trochę małych skórek na czole. No widocznie jest to efektem za małej okluzji, ale spokojnie, mam dobry nowy krem, będzie wklepywanie. Dzień minął bardzo fajnie, mimo tego, że był dość krótki dla mnie, bo późno wstałem, dopiero o 10:00. Potem jakieś prasowanie, no i wyruszyłem nad wodę, tak jak zresztą widzicie. Troszeczkę dać głowie odpocząć, dlatego że mimo tego, że nie jest jakoś super ciepło, tak nad wodą można zrestartować myśli. No i przede wszystkim to jest jakieś wyjście na zewnątrz, tak. Także od jutra z powrotem do pracy. Pewnie się zobaczymy, tak. Jutro, mam nadzieję, że będę miał czas na nagrywanie. Jeżeli nie, no to na pewno niebawem. Także miłego wieczoru, no i do zobaczenia.